Dzień dobry, wraz ze mną w studiu prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł PSL-u, także Władysław Kosiniak-Kamysz. Witam panią redaktor, dzień dobry państwu. Prezydent podpisał wczoraj ustawy wprowadzające reformy oświaty. Co teraz mogą zrobić przeciwnicy zmian? Usiąść i płakać, czy coś jeszcze? Po pierwsze, to jest błąd i źle się stało, że prezydent nie zawetował tej ustawy, nie skierował również żadnego przepisu do Trybunału Konstytucyjnego. Ta zmiana jest dla samej zmiany i niekoniecznie jest dobra. Ale co można zrobić? Co można zrobić? Po pierwsze, wciąż jest aktualny pomysł ZNP, o którym my już we wrześniu rozmawialiśmy z prezesem broniarzem, czyli referendum. Bo czyli to, państwo się przyłączą. To jest ta możliwość, która może zablokować wprowadzanie tej ustawy. no Bo jeżeli by doszło do referendum, choć pewnie będzie o nie trudno. Nie chodzi Czy o zbiórki, Państwo przyłączą podpisy. się do tak, Znaczy, prostu... my, my z tą inicjatywą już wychodziliśmy, tak jak mówię, we wrześniu. E, tutaj jest, jest potrzeba. Na pewno szerokiej rozmowy, bo jest niepokój wśród rodziców, nauczycieli, wśród samorządowców, czyli gospodarzy szkół. A jest jakie ryzyko być dla pytanie dzieci. O jednej rzeczy, bo, Zaraz bo, bo, bo to jest wiejskich. bardzo, bardzo ważne, bardzo bo one na tym bardzo tracą. Jakie powinno być pytanie referendalne? To... Pytanie, czy to jedno, jedno, czy, czy może więcej y, związane powinno być z tym, czy jesteś za przeprowadzaniem e, tej zmiany, y, tylko poprzedzone wielką kampanią informacyjną. I teraz proszę powiedzieć o tych wiejskich dzieciach, bo... bo państwo biją na alarm, że, że stracą, że będą dłużej w swoim środowisku, w, so, w swojej szkole. Po pierwsze gimnazja dzisiaj są dobrze wyposażonymi szkołami. Samorządy zaciągnęły kredyty, to są miliardy, chyba 13 miliardów złotych. Samorządy zainwestowały w wyposażenie gimnazjów, w wybudowanie sal gimnastycznych. To są na wysokim poziomie szkoły, gdzie jest dostępność do też najlepszych narzędzi, które umożliwiają edukację i dziecko w szóstej klasie, po szóstej klasie przechodziło właśnie do gimnazjum i ten poziom wzrastał. Też wyniki egzaminów gimnazjalnych na terenach wiejskich wypadały bardzo dobrze. Właśnie w małych gminach też te dzieci się szybciej rozwijały. Teraz to będzie opóźnione o dwa lata. To jest też wielkie obciążenie dla małych samorządów, bo mogą nie udźwignąć tej zmiany pod względem finansów jest to wprowadzenie zamieszania, wymiana tabliczek. Ja też się zastanawiam, co zrobią już takim nie, nie tylko materialnym, pod względem materialnym, ale takim związanym z tradycją z patronami tych szkół ze sztandarami tych gimnazjów jest no chyba ponad alarmował że wielu, wielu gimnazjom patronuje Jan Paweł II chyba ponad 200 gimnazjów jest którym patronuje ojciec święty Jan Paweł II no jest wielu patronów lokalnych no to też było, było tworzenie ...kultury w danej miejscowości, no myślę nauka historii takiej bardzo w praktycznej formie i to wszystko może zostać utracone. No szkoda ale tego dorobku. My nie byliśmy zwolennikami dobre... no gimnazjów, ale dzisiaj zmiana. Chciałam to przypomnieć, to, to, że to państwo nie... właśnie upominali się o wiejskich dzieci, które będą tracić czas na dojazdy. Pamiętam jak to było. To nie pan, bo pan był wtedy bardzo młodym człowiekiem. Wtedy pan... byłem pewnie jeszcze w liceum. Pe pewnie w ostatniej klasie, tak? Tak, 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 tak jak, jak te zmiany e, wchodziły w życie, bo maturę zadawałem w roku 2000. No tak, więc... ale, to można, ale to można znaleźć w każdej ta, nie, sytuacji o, dobre i złe i Jasne. E, tam ta, u, u, ja też mam sentyment do ośmioklasowej podstawówki, bo taką kończyłem i to jest naturalne. Tylko polityki nie wolno budować na sentymentach, tylko na faktach i dowodach. Polityka oparta o fakty e, i o dowody. Tamta zmiana była niepotrzebna. Można było usprawnić funkcjonowanie szkół, podnosić poziom nauczania w inny sposób, ale odwracanie po kilkunastu latach tej zmiany, którą wprowadzała WS, bo przypomnę, że przecież to, to poprzednik pis wprowadzał tą zmianę, e, notabene z Leszkiem Balcerowiczem razem, e, który dzisiaj jest e, wyklęty przez środowisko Pisu, ale to, to e, tak na marginesie. E, z dzisiaj potrzebnej sz polskiej szkole jest ciepły, darmowy posiłek dla każdego ucznia, niezależnie od statusu materialnego, godzina angielskiego od pierwszej klasy, codziennie e, oraz mniejsze klasy, szczególnie na poziomie średnim. Ja, ja bym był zwolennikiem na przykład dla wydłużenia wiejskich. liceów do 4 lat, ale bez likwidacji gimnazjów i podstawówek, wydłużenia po prostu edukacji. To też by w automatyczny sposób zachęcało rodziców do posyłania sześciolatków bez przymusu. Bo tutaj Dobrze. powinien być wolny wybór. Dobrze, co PSL zrobi w takim razie dla wielkich. Uczniów. Po pierwsze będziemy zabiegać o pieniądze dla samorządów gminnych, żeby mogły poradzić sobie z tą sytuacją. Powołaliśmy Ruch Obrony Polskiej Samorządności, tydzień temu dokładnie, który będzie się upominał o rolę małych ojczyzn, o to, żeby gospodarze, żeby rodacy nasi mieli możliwość samostanowienia w swoich małych ojczyznach. Będziemy naciskać na kuratorów, na wojewodów, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których polska wieś będzie pokrzywdzona. Będziemy też dążyć do e, zmiany e, tych przepisów, e, jak e, zmieni się rząd. No to, to jest też zawsze, zawsze dążenie, e, które przyświeca partiom politycznym. Gdzie oni są, ci wszyscy moi przyjaciele? Kojarzy pan ten fragment? Tak. Gdzie, e, Biała flaga. Bo, tak Republika. Jest, tak jest. To jest tak, że wszyscy oni oprócz są? platformy która nie wiadomo, gdzie jest, wywiesili białą flagę nie. w sprawie kryzysu w Sejmie? Pójście na spotkanie jest wyrazem odpowiedzialności, a nie kapitulacji. To jest fundamentalna różnica. Ja rozumiem, może Platforma Obywatelska miała za mało czasu, żeby się przygotować do wczorajszego spotkania, dlatego daliśmy szansę dzisiaj na godzinę 14, żeby przedstawiciel Platformy, najlepiej przewodniczący Grzegorz Schetyna, uczestniczył, uczestniczył w namawiał, tym spotkaniu. Czy pan jako były koalicjant Platformy, namawiał Grzegorza Schetyny czy innych liderów do udziału w tym Zawsze, spotkaniu. Od, od wielu tygodni namawiam wszystkie strony tego konfliktu do porozumienia, do dialogu. Ten pierwszy nasz postulat, spotkania właśnie w tym gronie, gdzie jest cała zjednoczona ja prawica o, o i ostatnio. opozycja. Czy ostatnio pan rozmawiał nie, wczoraj, z Grzegorzem wczoraj Nie, Schetyną, czy, wczoraj, czy nie, nie wczoraj, wczoraj nie rozmawiałem ze Sławomirem Neumannem? Nie, wczoraj nie rozmawiałem, apelowałem publicznie, tak? rozmawiałem z rzecznikiem Panem Grabcem i zachęcałem do, do, do tego spotkania. Grzegorz Schecena i platforma obywatelska kontestują osobę marszałka Senatu jako negocjatora, bo to marszałek Kuchciński według platformy jest sprawcą kryzysu i dlatego powinien właśnie on być aktywny w tych rozmowach ale to nie jest sprawa kluczowa. Jeżeli dzisiaj rozważamy też ten wariant senacki, przejścia, przyjęcia poprawek w Senacie, później powrót ich do Sejmu, no to też Senat nie jest złym miejscem. Jeżeli tam jest, zawsze Platforma Obywatelska mówiła, że to nie marszałek Kuchciński, czy marszałek Karczewski, czy pani premier Beata Szydło, czy prezydent Andrzej Duda są rozmówcami odpowiednimi, bo to nie oni podejmują decyzje, tylko Jarosław Kaczyński, a wczoraj Jarosław Kaczyński był na tym spotkaniu. E, dziwię się, że, że nie chcą teraz uczestniczyć. Sz, obowiązkiem naszym, obowiązkiem polityków jest rozwiązywanie problemów, a nie ich stwarzanie. E, a udział w tym spotkaniu e, daje taką szansę. To nie jest łatwe. E, najwięcej powinien ustąpić PiS oczywiście, bo e, dostał największe poparcie i na nim spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzenie obrad. A z Ale... czego ustąpił do tej pory? E, no, jest, sprawa mediów jest wyjaśniona. E, więc... Wierzy Pan, że. Że stare zasady wrócą? No, już chyba wróciły, więc jeszcze tylko no, galeria. Kwestia, galeria. Właśnie, kwestia, no, rozmawialiśmy też o galerii jest. wczoraj na spotkaniu. I co? W momencie zakończenia protestu, jak się rozpocznie posiedzenie Sejmu, galeria e, ma być otwarta. E, więc to jest kwestia, e, która była e, tak naprawdę e, leżała u podłoża całego protestu, bo dostępność mediów jest, jest niezwykle ważna. To jest w interesie wszystkich obywateli. Druga kwestia, którą my stawialiśmy w naszym porozumieniu antykryzysowym, to jest spotkanie właśnie Zjednoczonej Prawicy i liderów opozycji. Do niego doszło pierwszy raz wczoraj, dzisiaj kontynuacja. Kolejna no tak, sprawa to powrót... Spotkanie jako, jako wartość taka... Nie, nie jako odrębna, wartość. Znaczy to, to, to... spotkanie zawsze wartością. W, w takim gronie, okej, okay. to tu, tu pełna zgoda, ale to też nie jest tylko i wyłącznie wartość, tylko szukanie rozwiązania. No i trzecia kwestia: powrót budżetu. Dzisiaj mamy spór polegający na tym. E, opozycja. I tutaj wszyscy byliśmy zgodni, e, i z 15, i Platforma Nowoczesna, i PSL, że b, były nieprawidłowości przy przyjęciu e, budżetu. I blokowanie poprawek, złamanie regulaminu, bo nie było wyznaczonych miejsc dla posłów, niemożliwość zabrania głosu, niemożliwość nawet zapytania, czy można zabrać głos. E, PiS z, z drugiej strony mówi, wszystko było w porządku, było łamanie regulaminu, nie mogliśmy pracować na sali e, plenarnej, dlatego przenieśliśmy się na salę kolumnową. Sporu o charakterze prawnym dzisiaj nie rozstrzygniemy. Każdy ma swoje opinie prawne potwierdzający zasadność. Więc na gruncie prawa... Nie ma kompromisu. Kompromis jest na gruncie polityki. Jeżeli się nie bierze udział w spotkaniach, to, to się nie da osiągać są. kompromisu. Bo państwo mieli jeden pomysł, ta. a drugi pomysł to jest... No było popis, kilka, cała, cała, kilka pomysłów, było na naszej Przejęty przez, na stole, przez tak Ryszarda Petru, prawda? A Takie... Adam Bielan o tym też dużo mówił, wicemarszałek Senatu. Więc ta wersja związana z propozycją senacką wydaje się dzisiaj być najbliższa. O tym będziemy właśnie dzisiaj dalej dyskutować. Tutaj żadne decyzje ostateczne nie zapadły. A czy można osiągnąć porozumienie bez Platformy Obywatelskiej? Też ta przerwa w wczorajszym spotkaniu i przesunięcie na dzisiaj, na godzinę 14, wynikała z tego, żeby doprosić Platformę tak. Obywatelską. Ja rozumiem, ale Więc czy można trudniej. Takie... Trudniej. Bo, bo jeżeli nie wszystkie strony sporu biorą udział w spotkaniu, to, to trudniej, nie da się. Ale czy to jest możliwe? Możliwy jest, jest taki wariant, że, że platforma zostanie osamotniona w swoim proteście. I co się wtedy może wydarzyć 11? No jak stawialiśmy to bardzo wyraźnie, to też był wniosek wszystkich ugrupowań, że obrady powinny się rozpocząć na sali plenarnej i tylko tam się powinny odbywać. Ja ja uważam, że, że nie można przenosić obrad. Powinniśmy mieć możliwość zajmowania się sprawami ważnymi dla Polaków, Ptasia Grypa, tak. ASF, smog, niezwrócony Dobrze. VAT. No, no znaczy masa rzeczy jest. Czyli większość, większość jest na tak, żeby rozpocząć w sali plenarnej, tak. a to, platforma, to jeśli uzgod... Platforma y, będzie. Chciała zachować to, co jest do tej pory, no, czyli protest. Czyli protest i będzie obstawać przy tym, że powinno być kontynuowane poprzednie 33 posiedzenie. Ja, ja rozumiem część argumentów platformy, część, część z nich podzielam, tylko że jest też dynamika sporu politycznego. Tak, ale i, co, się, i co trzeba, się może wtedy nie, no, to To właśnie o tym chcę powiedzieć. Dynamika sporu politycznego, która nakazuje nie takie zacieczewienie w swoim stanowisku, tylko w inny sposób może wyrażenie protestu. Na pewno w emocjach, można blokować mównicę i to rozumiem, bo były tak silne emocje wtedy w grudniu na sali po wykluczeniu posła szczerby, że, że trudno się czasem dziwić, ale trzeba też szukać Porozumienia i kompromisu na gruncie politycznym. Ale co się może wydarzyć? Musimy. To jest kończyć. pytanie do platformy, co, co, co oni zrobią. Ja chcę, żeby. I to jest stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego. chcemy doprowadzić wariant, do normalności czy... prac w Sejmie i potwierdzenia legalności Panie... budżetu. I tu się zastanawiamy nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Panie pośle. I to jest bardzo realna propozycja. Panie myślę, czy był y, omawiany też wariant, że to Stanisław Tyszka y, będzie miał zdecydowanie, i dlatego on poprowadzi te obrady i użyje. Użyję wszelkich dostępnych środków, żeby zaprowadzić porządek. Propozycja ze strony Pawła Kukiza, żeby marszałek Tyszka prowadził, obrady by padła. Ja jestem przeciwnikiem używania jakichkolwiek środków przymusu bezpośredniego Straży Marszałkowskiej. To nie jest dobra droga. To nie jest dobra droga i na, ta, na taką nie ma ani potrzeby, ani zgody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Beata Michinicz. do usłyszenia.